Cześć, jestem Kamil, witam Was bardzo serdecznie na moim nowym kanale, na którym będę Wam pokazywał, że gotowanie wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Dziś zaprezentuję Wam, jak zrobić bardzo smaczny, klasyczny, polski, niedzielny rosół. Natomiast tym razem bez dodatku jakichkolwiek kostek rosołowych czy innych polepszaczy smaku. Nie ma co zwlekać, zapraszam serdecznie do dzieła! Zaczynamy od najważniejszego składnika naszego rosołu, czyli mięsa. Dzisiaj użyjemy 3 kg porcji rosołowych drobiowych. Do tego dorzucimy sobie 6-8 skrzydełek i kawałeczek wołowiny dla smaku. Mięsa nie myjemy, wsadzamy je prosto do garczka, po czym zalewamy je wodą do poziomu mięsa. Zagotowywujemy, redukujemy ogień do małego i zostawiamy tak przez godzinę. Naszego rosołu nie szumujemy, zwyczajnie o nim zapominamy. Dokładnie tak, moi drodzy. Naszego rosołu ani nie szumujemy, ani nie myjemy mięsa, które do niej wkładamy. A dlaczego? Z podpowiedzią przychodzi nam pani Lucyna Ćwierczakiewiczowa, która już w XIX wieku napisała fantastyczną książkę kucharską, w której można przeczytać: mięso zupełnie bez płukania zalać świeżą wodą i gotować na bardzo wolnym ogniu bez szumowania, które dziś chemia odrzuciła jako odbierające smak rosołowi. Dlatego, idąc za radą pani Lucyny, naszego rosołu ani nie szumujemy, ani nie myjemy mięsa, które do niego wkładamy. W międzyczasie, gdy opieramy się pokusie grzebania łyżką w naszym garczku, przygotowujemy sobie warzywa, które będziemy dodawali do naszego rosołu. Dzisiaj użyjemy kawałeczek pora, może dwie, trzy pietruszki, marchewki, kawałeczek selera. Pamiętamy, aby tych warzyw nie było za dużo, ponieważ nie chcemy, aby zdominowały smak naszej zupy. Pamiętamy o tym, że ma być to wywar mięsny z dodatkiem jarzyn, a nie na odwrót. Jeżeli niekoniecznie zależy nam na tym, żeby nasz rosół był idealnie klarowny, możemy ten krok kompletnie pominąć. Wystarczy, że nasze warzywa dokładnie umyjemy i wrzucimy je do garczka. W skórce zawiera się najwięcej witamin oraz najwięcej smaku. Natomiast na potrzeby tego filmu, ażeby rosół był piękny i klarowny, postanowiłem wszystkie nasze warzywa obrać. Poza naszymi jarzynami pamiętajmy o tym, że należy dodać kilka liści laurowych, kilka ziarenek ziela angielskiego oraz troszeczkę czarnego pieprzu. Pamiętamy, aby nie dać tego za dużo, ponieważ ten korzenny smak może zdominować smak naszego rosołu. Na tą ilość mięsa dałem nie więcej niż 5 liści laurowych, około 10 ziarenek ziela angielskiego oraz tyle samo ziarenek czarnego pieprzu. Następne dodatki mogą być nieco kontrowersyjne, natomiast zalecam, żeby ich nie pominąć. Dodajemy około garści suszonych grzybów, mogą być to podgrzybki, prawdziwki, naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Do tego dodajemy jednego pomidora przekrojonego na pół. To poza mięsem będą dokładnie wszystkie dodatki, które będą potrzebne do tego, żeby zrobić wspaniały rosół. I właśnie to, moi kochani, jest naszym małym sekretem, ponieważ zarówno dodatek pomidorów, jak i suszonych grzybów zapewnia nam odczucie piątego smaku w naszym rosole, którym jest smak umami. To jest właśnie ten smak, który jest potęgowany poprzez dodawanie do naszej zupy sztucznych dodatków w postaci kostek rosołowych lub przypraw zarówno w proszku, jak i w płynie. No a jednak to nie wszystko. Oczywiście zapomniałem o jednym z najważniejszych dodatków warzywnych, czyli o cebuli. Cebuli w całości w łupinie, około 3 sztuki przekrawamy na pół, przekładamy na folię aluminiową na blaszce i opalamy palnikiem. Taki palnik jest to fantastyczny wynalazek, bardzo często używam go w kuchni, jeżeli takiego jeszcze nie macie. Polecam serdecznie go zakupić, link możecie znaleźć w opisie do tego filmu. Natomiast nawet jeżeli go nie macie, nic się nie dzieje, można to samo zrobić, podkładając na przykład cebulę pod górnego grilla w waszym piekarniku albo stawiając ją po prostu na kuchence gazowej. Teraz mamy już gotowe wszystkie jarzyny. Pamiętajmy o tym, że po tej godzinie należy do wywaru dodać dość hojną ilość soli. Mamy przed sobą 5 litrów wywaru, nie chcemy, aby smak wyszedł płonny. I teraz właśnie następuje najtrudniejszy moment w przygotowaniu naszego rosołu, ponieważ teraz musimy czekać. Najlepiej 3-4, ale i 5-6-7 godzin cały dzień, im dłużej, tym lepiej. Na małym ogniu niech rosół sobie powoli pyrka. Jeżeli użyliśmy dość dużej ilości mięsa, no to naturalnym efektem będzie to, że po pewnym czasie zacznie się wytrącać na powierzchni dość duża ilość tłuszczu. Nie musimy się tym przejmować, najważniejsze, żeby ten tłuszcz zebrać ochelką od góry i zwyczajnie wywalić.
Jeżeli tę zupę przygotowujesz dzień wcześniej, a w wypadku rosołu jest to doskonały pomysł, wystarczy, że gotowy, ugotowany rosół wstawisz do lodówki. Tłuszcz, który zbierze się na powierzchni, przez noc pod wpływem temperatury przybierze formę stałą, którą można zwyczajnie wyrzucić. Gdy już się wyczekaliśmy po tych kilku godzinach, całe szumowiny i wszystkie niechciane rzeczy opadły już na dno, dlatego pamiętajmy o tym, żeby naszego rosołu nie mieszać. Jeżeli chcemy go nałożyć, nakładamy go od góry, cedząc chochlą. Dodatki do rosołu są już rzeczą mocno subiektywną. Ja bardzo lubię, kiedy w środku jest makaron, marchewka z rosołu oraz troszeczkę zieleniny, natomiast niestety okoliczności na tę zieleninę mi dzisiaj nie pozwoliły. A dlaczego? Smakuje? Jaka ocena? 100 na 100. No to super, piona. A co z mięsem z rosołu? Albo krokiety, albo... Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że i Wam udało się zrobić pyszny niedzielny rosół. Jeżeli tak, to podzielcie się proszę tym w komentarzu. Nie zapomnijcie również kliknąć przycisku subskrybuj, który mam nadzieję, że uda mi się wcisnąć gdzieś tutaj, ale powiem Wam szczerze, że nie do końca wiem jeszcze, jak to się robi. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Na razie!